Słuchajcie, idziemy teraz zobaczyć taką fajną, czarną skrzyneczkę magiczną, za pomocą której możemy stworzyć w szkole studio filmowe. Zobaczycie, co z tym fajnego można zrobić. Zobaczcie, to jest taka czarna skrzyneczka z monitorkiem i blue screenem. Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest pani sekretarz Narodowego Banku Polskiego. Właśnie, a widzimy to. WIBOR szaleje, a inflacja nie ma końca. Pani... Wszystko możemy zmieniać, dokładnie wszystko jest ustawione. A co robisz tą dźwignią, że tak sobie przerzucasz? To jest tak, że mamy ustawione, mogą być to tła, a może być to 6 kamer. Tu ustawiam sobie kamerę, która pojawi się następna. Tu mam kamerę domyślną. A teraz tu tak jest tak, że jak mam ustawioną jakieś... Możecie szyć. Jeżeli mamy ustawione jakieś tło, tak jak teraz widać planety, to mogę sobie zmienić inne tło, czyli przestawić dane tło. I wtedy tą bajchą mam, jeszcze ustawiam formę przejścia i wtedy tą bajchą mogę robić... A gdzie to się zmienia? A, tu, zobaczcie. Tu mamy masę podglądów, więc tu jest podgląd. Tu już jest nadawanie na żywo. Tu mamy wejścia wszystkie, które mamy podłączone, więc tak jak mamy podłączoną tylko jedną kamerę, natomiast możemy podłączyć bezpośrednio aż 6 kamer i te 6 kamer możemy zmieniać jak prawdziwa telewizja. To jest konsoleta, która notabene jest używana przez telewizję do realizacji plenerowych właśnie. Właśnie. Co stanowi, że tak powiem, komplet przy zakupie. Czy to są jakieś zestawy, czy to jest jedna coś, co bierzemy jako całość? Jest kompletny zestaw, czyli mamy główną konsoletę, czyli to magiczne pudełko, które robi za nas całą robotę. Mamy oczywiście dedykowany statyw plus waga aparat. Tu mamy kamerę, a to jest też po to, żeby pokazać, że można podłączyć każde urządzenie, które ma wyjście chociażby HDMI, więc czasami wystarczy wyciągnąć starą kamerę gdzieś tam zalegającą u dyrektora. Zestaw wchodzą softboxy z oświetleniem oraz stojak. I green screen. Dodatkowo... Nie monitor. Monitora nie ma. Monitor jest tylko po to, żeby pokazać, że można podłączać dodatkowe wyjścia, tak żeby można było mieć podgląd. Prawda? Wiadomo, słuchajcie, że na green screenie, jeżeli coś pokazujemy to w puszce, więc ja stojąc na green screenie, patrzę na monitor przed sobą, który pokazuje już nałożony głos. Czy możemy wypróbować tego green screena? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaraz z panem Andrzejem zrobimy jakiś montażek. Thank you.